Przez ostatnie 4 tygodnie intensywnie przygotowywałem się do Golden Trail World Series w USA, wykonując jedne z najlepszych jednostek treningowych w tym sezonie. W końcu nadszedł czas na ostatni tydzień przed startem i ostatnie mocne jednostki. Dzisiaj chcę zaprosić Was na wytrzymałość tempową, która okazała się być jedną z najlepszych wykonanych przeze mnie w życiu. Sobota, dzisiaj jest 7 września i ostatni bardzo mocny akcent przed startem w Golden Trail w USA. Robimy 2x400 po 66 sekund, przerwa 200 metrów, po całej serii 2 minuty, później 8x800 metrów, również z przerwą 200 metrów, po 2x24, później przerwa 2 minuty i ostatnia 500 w 1x20, więc będzie bardzo szybko, będzie bardzo mocno. Zobaczymy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że będę czuł się tak dobrze, jak czułem się 2 tygodnie temu podczas 600. Do takiego treningu jak ten zawsze podchodzę z dużym respektem. No i jak widzicie, tutaj na nogach karbony, tak żeby przyspieszyć się jeszcze nieco. Wykonaliśmy kilka rytmów. Wcześniej przed całym akcentem wykonywałem łącznie 6 km spokojnego biegania, rozkręcenie i czas ruszać. Zaczynamy od pierwszej 400. 400 były wykonywane w dosyć szybkim tempie, bo 2,45 na kilometr, dlatego nie było to takie oczywiste, że będą one proste i że będą one krótkie. Tym bardziej, że psychicznie mieliśmy świadomość, że czeka nas 8,800 długiego biegania i takiego biegania, które na pewno nie jest wykonywane właśnie komfortowo. Tutaj przebiegliśmy te 2,400 w bardzo dobrym tempie, ponieważ były to 66 sekund i przystąpiliśmy do wykonywania 800. Na takim treningu jak tutaj, jak zauważycie, często wymieniamy się prowadzeniem. Zazwyczaj robimy to co jedno powtórzenie, tak aby ściągnąć z siebie ten ciężar i poćwiczyć trochę bieganie na plecach. Wspomniałem już w poprzednim odcinku, który udostępniłem, że bieganie na plecach jest trochę moim deficytem. Mam zawsze bardzo dużą potrzebę kontroli, dlatego też jeżeli biegnę za kimś, często czuję się nieco słabszy i wątpię w swoje możliwości. Dlatego umiejętność biegania właśnie na plecach jest dla mnie dosyć istotna do wypracowania, a takie treningi świetnie w tym pomagają. Tutaj wielkie dzięki dla Szymona za to, że towarzyszył mi w aż 2 treningach w tym tygodniu, rozprowadzając mnie nieco i pomagając mi utrzymać tempo. Jak widać, biegamy właściwie perfekcyjnie, jeżeli chodzi o założenia czasowe. Startujemy raz z jednej, raz z drugiej strony stadionu, z tego względu, że przerwa wynosi zaledwie 200 metrów. Co do przerwy właśnie, staram się ją wykonywać nieco szybciej niż robię to zazwyczaj, ponieważ zazwyczaj biegałem te przerwy w minutę 12, nawet minutę 15 sekund, czyli bardzo, bardzo powoli. Tutaj od pewnego czasu, wzorem Bartka Przydwojewskiego, wykonuję przerwy maksymalnie do minuty czasu trwania. Pozwala to rozkręcić nieco nogi w inny sposób i przyzwyczaić też organizm do tej zmienności tempa, którą mamy w trailu. Jak widzicie tutaj, kolejna 800 w 2,24 i biegniemy na następną. Tutaj 800 numer 4. Szymon zaczął czuć się tutaj już nieco ciężko, więc była to ostatnia pełna 800, którą ze mną przebiegł. Natomiast jego obecność, tak jak wspomniałem, bardzo mocno mi pomagała. Ja w trakcie tego treningu nie czułem aż tak dużego luzu jak na 600, które biegałem zaledwie 2 tygodnie wcześniej. Natomiast czułem bardzo dużą kontrolę pod kątem utrzymania tempa, możliwości przyspieszenia, a przede wszystkim znoszenia tego dyskomfortu. Nawodnienie oczywiście w trakcie musi być, dlatego że jest dosyć ciepło jednak na tym treningu. Wykonywaliśmy go bardzo wcześnie, ale niestety słońce już zaczyna mocno prażyć. Tutaj na stadionie nad Zalewem Nowochódzkim jednak często jest cień na części stadionu, co również pomaga utrzymać dobre tempo. Kontrolowałem cały czas swój wysiłek i biegałem bardzo, bardzo podobnie. Nie przyspieszałem w żadnym momencie odcinka, starałem się biec równo, dlatego też wszystkie odcinki wychodziły właśnie w tym zakresie, w którym powinny. Tutaj nieco za wolno, bo pół sekundy, natomiast później wróciłem na dobre tory. Na szóstej 800 zacząłem odczuwać już trochę trudy tego treningu i wiedziałem, że muszę sięgnąć nieco głębiej. I tak jak to mówi Courtney Dalewater, trochę wyrzeźbić tą jaskinię bólu, w której często jesteśmy na bardzo nieprzyjemnych treningach. Tutaj jednak ta jaskinia bólu była nie aż tak głęboka, bym powiedział, dlatego że byłem w stanie jeszcze, jak raz zauważycie, przyspieszyć pod koniec. Tutaj kolejna 800 w 2,23 i 0,4 sekundy i bum, przyspieszamy.
jedziemy na 7800. Na 7800 prowadziłem akurat ja. Czułem się bardzo dobrze i ta świadomość, że została tylko jeszcze jedna, dużo pomagała. Tu jak widzicie 2.22, więc nieco szybciej. I ruszamy na ostatnią. Na ostatniej 800 przyznam, że czułem już dosyć duże zmęczenie. Trochę czułem też już nogi, które były skwaszone, jak to nazywamy właśnie w takim żargonie bieżniowym. Natomiast nie stanowiło dla mnie problemu to, aby nieco przyspieszyć i utrzymać tą intensywność. Ostatnia 800, 2.21, więc bardzo, bardzo dobrze. I czas na prawdziwą jaskinię bólu, a więc ostatnią, bardzo glikolityczną, beztlenową 500, która została przeze mnie zrobiona bardzo, bardzo równo. Założenie było 1.20, natomiast tutaj dzięki temu, że byłem w stanie utrzymać stałe tempo, minąłem 400 w minutę 3,5 i dobiegłem do mety w czasie 1:19,2. Było to naprawdę mocne bieganie i świetny, świetny trening. Najcięższy trening tego cyklu, można powiedzieć, zakończony. Wyszło wszystko zgodnie z planem. Setki po 66, 800 od 2.24 do 2.21 i 500 w 1.19, więc nogi długasa potrafią się jeszcze rozpędzić, a jeszcze ze sparring partnerem zawsze wszystko jest łatwiejsze. Ten trening dał mi dużo pewności siebie oraz był świetny pod kątem tego, co czeka mnie właśnie w USA. A w USA, gdzie teraz już jestem i jestem po rekonesansie całej trasy, będzie bardzo, bardzo szybkie bieganie. Dlatego ten trening był super. Trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia po starcie w USA.